Hey! Cześć, mamko ludzie, z tej strony Kapio i witam was wszystkich kolejnych kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team na moim kanale. I słuchajcie, moi drodzy, tak jak mogliście wywnioskować z tak jest, zrobiłem potma Markusa Rashforda. Wiem, że niektórzy powiedzą, że on był za drogi, że może się nie przydać, że to, że to nie będzie dobry zawodnik, ale z drugiej strony to jest mój Ultimate Team i chcę się bawić tak jak chcę, a jednak Rashford to był zawodnik, który dobrze pasował mi do koncepcji składu. Jakbyście jeszcze zauważyli, tak jakbyście mogli zauważyć, e, green screen na ten moment nie działa, ponieważ coś się stało z OBS-em i nie mogę teraz kluczować kolorów. Jej! Wszystko nie działa od premiery FIFA, no ale trudno. No i słuchajcie, takie właśnie mamy składy, jakie przepaliłem. Jak możecie zauważyć, pozbyłem się między innymi Firmino, Azarda. To jest drugi e, skład, ponieważ pierwszego zapomniałem najzwyczajniej w świecie nagrać. Więc taki skład e, pierwszy, co właśnie nagrałem. Wysyłamy ocenie tam, bodajże 85. No i od razu przeszedłem do otworzenia paczki, no jakby to powiedzieć, paczki mi się niezbyt e, zwróciły, chociażby były ekrany, no i tutaj e, terafiem pięknego Francuza Lemara, nawet spoko, karta tam na jakieś przyszłe przepalenie, no i właśnie teraz ostatni skład, jaki przepaliłem, tutaj też widzicie, no troszeczkę on był drogi, on był chyba najdroższy, e, z tego co pamiętam, wydałem większość właśnie pieniędzy na ten ostatni skład, ale tam były małe zamieszania, no i mamy tego Potma Markusa Rashforda, który jak za chwilę zobaczycie, no w swoim debiucie spisał się naprawdę nieźle, nie było walkoutu, bo to tylko karta 84 no ale wygląda on po prostu naprawdę świetnie no i tutaj już teraz przechodzimy do tych bramek, Markus Rashford, pierwsza bramka dwie bramki w debiucie w ogóle Anglik zaliczył, co jest naprawdę bardzo fajnym występem, więc nie mogę tak naprawdę na niego narzekać, trochę jeszcze go testuję trochę jeszcze sprawdzam natomiast no jak tutaj widzicie, dobrze rozklepana akcja, druga, Werner podaje do Rashforda, Rashford wykańcza swoją słabszą lewą nogą no i tutaj ten mecz się chyba zakończył, wynik 5-4 ostatecznie, ale tego całego wam meczu nie będę pokazywał, bo po prostu głównie zależy mi na tym, żeby pokazać wam, że Rashford to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, ale też wam pokazać, że troszeczkę zmieniłem skład, bo tak jak zdradza kolejna rzecz w tytule, no bawimy się nową, może metaformacją? No więc to jest dokładnie ta zmieniona drużyna, o której mówiłem. Jak widzicie przeszedłem na formację 4-3-3 i no i dokupiłem Lajmera, ale dokupiłem go naprawdę e, z dość ważnego powodu, ponieważ na materiale u Kliperka, link do jego kanału macie w opisie, żeby nie było, e, on pokazał po prostu jedną z takich dziwniejszych formacji, która faktycznie w rzeczywistym futbolu występuje dość często, no ale teraz weszła do FIFY. No i powiem Wam szczerze, że jak na kilka meczów, które ją rozegrałem, ona jest dziwnie dobra. W sensie, no taka nie jest może zupełnie jeszcze w mecie, bo nie ma może takich odpowiednich zawodników, żeby tutaj grali, ale faktycznie, no, gra się nią dziwnie. W sensie, tak jeżeli chodzi o środek pola bardzo aktywni są tutaj Jesus i Bellingham bardzo fajnie wchodzą z drugiej strony też ta obrona bardzo szybko potrafi się ustawić jeżeli chodzi właśnie o defensywę oni potrafią szybko wyjść do ofensywy ale też przede wszystkim wrócić bardzo szybko tak jak tutaj widzicie możecie sobie zapauzować tutaj macie wytyczne do tej formacji wszystko to jest też na materiale u Kliperka wyjaśnione więc tak musicie się po prostu przekonać sami na własnej skórze jak to po prostu działa bo to działa po prostu bardzo dobrze I o dziwo ciężko się trochę gra mecze Jeszcze tej formacji się uczę Tak jednak czuję, że ta formacja może coś Naprawdę wyjść z niej bardzo, bardzo dobrego No i wam zaraz pokażę właśnie w akcji Mam nadzieję, że wam pokażę jak tutaj fajnie się gra tą formację Mówię dziwnie fajnie, ale naprawdę ona tutaj działa No i jak widzicie Rashford z Zuniezem będą na napadzie Rashford trzy mecze, cztery bramki, trzy asysty Więc naprawdę wejście do drużyny ma mocne No ale zobaczymy jaką się oczywiście spisze na odcinku no więc już znaleźliśmy naszego rywala Futbola FC kontra FCB, zobaczmy Jaki on ma tutaj składzik Areola, Carlos Gaja I też jest Rashford, ale razem Z Haalandem i tu Vinicius jest jeszcze z Antonem O kurde, mocny, mocny no Tak mocna ta drużyna, no ale Zobaczymy jak się spisze właśnie ta moja formacja I po to właśnie dokupiłem Leimera, żeby był Ktoś po prostu na tej Środkowej obronie, tak On ma bardzo dobre statystyki, on może grać Na środku obrony właśnie w tej formacji Bardzo dobrze to wygląda, ale teraz Pierwsza akcja, nie wyszło niestety do podanie do Markusa Rashforda. Jedynie co to trzeba uważać na samym początku, jak oni się ustawiają, bo po prostu tworzą się luki, przez które rywale mogą wykorzystać ten błąd. To jest Marcus Rashford 1 do 0, czwarta minuta Kapitalna bramka Marcusa Rashforda, no i mamy 1 do zera, no i jak ktoś mówił, że on jest Troszkę, że będzie troszeczkę przepłacony No na ten moment powiem wam szczerze Nie żałuję tych końców i tych kart Które na niego wydałem, ale teraz uwaga Bo może mieć azysę, bo to jest Darwin nu no nie, ale trafia w słupek, no coraz częściej Niestety właśnie Darwin Strzela w ten słupek, albo obok Bramki nie może znaleźć drogi Do siatki, teraz za długo, za długo czekałem, bo tutaj e, dobrze wychodził Marcus e, Rashford, więc tak, no jest pierwsza bramka Marcusa Rashforda, dosyć szybko pokazałem, co Rashford e, potrafi, naprawdę to wykończenie ma bardzo, bardzo dobre. teraz małe problemy z połączeniem, ale Limer kapitalnie, musiałem za niego zapłacić 9700, to była najtańsza karta wtedy na rynku, ale teraz zobaczmy, to jest Jude Bellingham, no nie tak chciałem to rozegrać, nie tak chciałem to kurde e, rozegrać, To miałeś podanie do Rashforda, niestety to nie wyszło, ale teraz widzimy, nie mam Mazdriałego, trzeba tutaj ratować Akanji Maltes, Vinicius Junior, Vinicius Junior czy Akanji? Akanji pięknie wyczekał tutaj Brazylijczyka. No i możemy przejść do kontrataku Raum, Rashford, Rushford. Rashford, on tutaj Biegnie w pole karne, znalazł Jezusa, ale Jezus jakoś Kanciato uderzył, jakoś krzywo No i nie ma tej bramki, no szkurcze Dobrze tutaj wykombinował To Rashford dobrze się tam Przepchnął, przecisnął się przez tych Zawodników, pobiegł bardzo dobrze Ale no niestety nie, nie udało się strzelić. teraz biegnie Antony Antony, wrzutka w pole karne, no niby niecelna, ale przejął to Finicius Junior, mogło być różnie, no ale teraz nie mogę wyprowadzić kontrataku i broni na szczęście Ederson, ale czy to jest rzut karny? Na szczęście nie, na szczęście to nie jest rzut karny i tutaj mamy już wznowienie od bramki, także Ederson tutaj na spokojnie wykopie sobie piłkę. Taj podałem, ale dobrze się udało przejąć. Od razu widzimy rywal dosyć, dosyć wysoko zaczął wychodzić tymi obrońcami. To jest chyba kompletnie właśnie niepotrzebne, bo razu jest Mazraoui, jest Rashford, znajduje Darwina, no nie za Darwin! No nie! Wykorzystał to, że obrońcy wyszli bardzo wysoko. I mamy bramkę na 2-0 asysta Rashforda. Asysta drugiego stopnia Mazraouiego, który bardzo dobrze podłączył się pod to akcję, więc naprawdę ci wahadlo, wahadłowi dają dużo dużo jakości to naprawdę naprawdę czuć teraz Nunes a i złe podanie do Jezusa Darwin Nunez Znalazł tutaj Markusa Rashforda, Rashford czy Waran. Jednak Waran, Waran, pomimo, że został delikatnie osłabiony w tym roku. Tak, jednak to jest wciąż. Rafa Waran i on będzie wciąż ciężki do przejścia. Trudno sobie na spokojnie zacząć, ale nie tu miało być podanie Gravenberg. Się rehabilituje. Gabriel Jesus yes! Jezus Maria, jeszcze dobitka bitka Rashford, ale co to był za strzał Brazylijczyka, takie uderzenie Ni to z fałsza, ni to mocne Ale jednak uderzyło w poprzeczkę, co pozwoliło Dobić Markusowi Rashfordowi e, Tę piłkę No i mamy bramkę na 3 do 0 Pięknie tutaj jak, tak na razie Drużyna śmiga, no i tak jak mówiłem Dziwnie fajna formacja Niby teoretycznie nie powinno to działać Jednak działa, czuć tą piątkę z tyłu Tak jak mówiłem, jak się ustawia w defensywie Ale raz uwaga, bo to właśnie Haaland, no i zacząłem zachwalać obronę No i przeszedł Haaland mi przez tą e, obronę Ale faktycznie no Jest dużo tych opcji ataku Podoba mi się to, że ci właśnie środkowi pomocnicy Tak e, skrajnie boczni Potrafią tutaj e, wejść e, Też w to pole karne Pokazać się w akcji Teraz wrzutka Bellingham Jeszcze raz, Jezus tak z fałsza Mogłem powershota użyć, może lepiej by wyszło A jeszcze Darwin Nunes. Nie, nie uda się przejąć. Będzie miał dość, czy nie? Bo tak wziął pauzę przed końcem pierwszej połowy i tak mnie to trochę zaskoczyło, nie będę ukrywał, ale czy, czy przeciwnik faktycznie ma dość? Czy jednak robi jakieś jeszcze zmiany? Bo zauważył, że ta formacja po prostu mu yy, nie idzie, że mu nie leży. Zaraz się przekonamy, bo tak wziął pauzę, ale było widać, że odłożył pada, więc nie wiadomo, co się dzieje. Halo, halo rywalu. Halo. O, jest w nawialnym meczu, czyli chyba będzie kontynuował te. Te gry, ale my mamy wyrzut z autu. Zobaczymy. Nie, on stoi. Stoi w miejscu Bellingham. To jest 4 do 1. No oczywiście taka bramka e, dosyć łatwo zdobyta, ale no takie szanse też trzeba wykorzystywać. No i przy okazji, jak przeciwnik nie gra, to go też niedługo rozłączyć, będziemy mieli przynajmniej jasność, Haaland, ale wznowił sam, no i to jest koniec pierwszej połowy, 4 do 1, nie licząc tej ostatniej bramki, naprawdę bardzo dobra, dobra połowa, dwie bramki Markusa Rashforda na ten moment, więc ona naprawdę, no póki co przeciwnika zdominowałem, przewidywałem bramki 3-0, no mam już 4, więc tak, no tak ja mówię dwie bramki Markusa Rashforda wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. E, pokażcie mi tylko strzały no tak no tutaj no widać że więcej akcji o, przeprowadziłem po prostu na rywalu o ale teraz uwaga bo jest wznowienie. Czyżby rywale wrócił do gry? Nie bierze kolejną pauzę i utracono połączenie z przeciwnikiem. Zdał sobie sprawę, że to jakby chyba nie ma sensu, jeżeli nie może grać. Więc dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedno, jedno spotkanie, bo tutaj już jestem bardzo bliski ligi siódmej. Teraz będę miał streak dwóch wygranych, będę miał ulepszone nagrody też niedługo. Więc teraz, jeżeli wygram ten mecz, no to już będę bardzo blisko ligi 7. Dywizji 7, przepraszam, bo to jest Division Rivals, więc będę blisko bardzo dywizji. Siódmy, więc tak, przejdźmy do kolejnego meczu, zobaczymy jak nam pójdzie, no, ale no, póki co, jak mogliście zauważyć, Marcus Rashford, naprawdę to jest bardzo dobry zawodnik. No więc okej, okay, moi drodzy, udało się znaleźć drugiego przeciwnika, o Jezu, ten he, PLG United, zobaczmy kogo ma nasz przeciwnik, jest Neto, Carlos, Lazari, Bremer, runy nawet przyniosły, Trzomeni, one, two, -O. fajne trawkie, Zakunia, no okej, okay, taki trochę lżejszy składzik. W porównaniu do poprzedniego. Natomiast, no ja tu oczywiście nie lekceważę, bo ma tu dobrych zawodników do gry. Przede wszystkim ten trzomenin. No fajnie udało mu się z tej paczki z gwarantowanym Once to Watch. No chyba, że go trafił, wydropił z innej paczki, z takiej zwykłej. Co wątpię, ale faktycznie Trzomeni to dobry traf. No wy na moich szorsach. Mogliście zauważyć, kogo trafiłem. To był Schlotterbach chyba tak się nazywa teraz w granie Rashford Zamieszanie i to jest chyba tak jest. To jest rzut rożny. Ale czekajcie, bo tutaj e, by musiał tylko prawo nożnego, właśnie piłkarza znaleźć, bo przeciwnik wychodzi. I teraz, czy uda mi się wkręcić? Nie, jeszcze nie, muszę to wyczuć, muszę to wyczuć, ale tu się łatwiej będzie dało wkręcić tę bramkę. O jezu, bramkę bezpośrednio zrzutu różnego, ale teraz Nunes minął się z tą piłką. E, przejął to podanie, kurde, nie zwróciłem uwagi, kto to był, Nunes. Czekałem właśnie na Markusa Rashforda, ale co zrobił Neto? Jezus Maria, ależ wylew, ależ błąd bramkarza. No jak chcę przeprosić mojego rywala, nie dałem niestety rady. Ależ tutaj błąd Neto, bo on obronił ten strzał pierwszy, ale tej piłki kompletnie nie złapał. Ależ fatalny błąd Brazylijczyka, fatalny błąd. Teraz e, Limer przejął tę piłkę. Coś czuję, że u mojego przeciwnika w składzie długo nie zagości. E, faul? Tak jest, był faul na mnie. Okej. Okay. Dobra, nawet się nie zorientowałem. Bellingham, Gravenberg. Jest Markus Rashford. A jajaj, no tym razem nie strzelił. No ale kolejnie... Po raz kolejny. Jezu, bo ja prze, przełączenie zawodnika mogłem to wykorzystać, ale teraz kolejne słabe wybicie, ale tutaj nic się nie działo ale chwila, bo to jest jeszcze Marku Rashford obok bramki, ajajaj, ale też słabszą nogą, okej, okay. mogę to zrozumieć ale kurde, ale było blisko, 11 minut, ja już oddałem łącznie 6 strzałów, tutaj było na statystyce Nuniez o Jezu, fatalne podanie dobrze, że tam jeszcze w miarę się zorientował Gravenberg do Nuneza Nuniez, no tutaj czekał właśnie aż się podłączy Raum Raum. Teraz też wypatrzył Darwina jest rashford no potężny strzał, ale nie może strzelić Markus tej swojej drugiej bramki jest jaka się klątwa teraz belinkam zablokowany, ale tutaj no na razie jest ta bramka dla Markusa zaczarowana po tej pierwszej bramce teraz jeszcze Jezus ależ zamieszanie no jest jest podgrom anglik, ale nie może się coś teraz wstrzelić Jak nie obok bramki to teraz poprzeczka po naprawdę dobrym strzale. Mocnym, no tylko zabrakło delikatnie tej precyzji. No nie, no teraz jest. Teraz jest taka sytuacja, że aż się przymknąłem na chwilę, żeby to właśnie Markus wykończył 2 do 0. Markus Rashford kapitalna, kapitalna akcja, moi drodzy. No nie no nie tu miałeś podać, chłopieta. tam miałeś podawać do Rashforda. Teraz dobrze do Gomez, do Akanjiego. Dobra, teraz tak delikatnie sfaulowałem, ale sędzia nic nie odgwizdał. Tutaj znowu po kostkach. Kopie... Oj, 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 No i teraz moja opieszałość w obronie... No niestety przyniosła negatywny skutek... Je, jeden do dwóch... Kai Havertz... E, inform... Nie wiem, czy on go wpuścił w połowie... Bo chyba nie miał go w podstawowej 11, Albo ja na niego... Albo ja go nie widziałem po prostu... E, więc Kai Havertz z bramką dla rywala... No troszeczkę się tutaj... E, troszeczkę się tutaj zamyśliłem w obronie... Ale teraz a kanji. Doratuje nas przed kolejną groźną akcją. A teraz tutaj rusza Marcus Rashford, ale nie, Bremer, Bremer, dobrze to było ustawione. Nie dało się go tutaj oszukać, obiec, nic się nie dało zrobić. No teraz nie mogę przyjąć piłki od rywali. Popycham ich, wypycham, ale no niestety nic tutaj na razie nie przynosi skutków. Jest Jezus. Jest Marcus Rashford, jest Nunes, no Nunez czekał z tym podaniem bardzo no czekał, czekał aż Rashford po prostu będzie w odpowiedniej pozycji, teraz Jezus do Nuneza i pięknie rozklepany tapinek wszedł i Darwin z bramką na 3 do 1, naprawdę dobrze, niby prosto rozegrana akcja, ale no jednak ten mocny strzał Nunesa Musiał oczywiście znaleźć się w bramce, to nic nie było takiego pewnego, ale teraz Jezus zauważył tę lukę. Marcus Rashford z hat trikiem co robi ten zawodnik? To jest po prostu nie do opisania. Marcus Rashford 4 do 1. Już miałem siebie karcić za to, że nie podałem do no nie, za żeby była to prostsza sytuacja, ale Rashford on ma taką petardę w nodze, takie wykończenie, że po prostu mogłem mu zaufać, ale teraz Uwaga, bo jest problem, bo to jest Federico. Kieza i Kieza też ładnie wyklepał 4 do 2. No moja euforia z bramki Markusa Raszforda długo nie trwa, a fani musi obracała piłka w ręku. E, więc tak, no musimy tutaj wznowić e, ataki Znowu tutaj przeciwnik złapał ten jad tą bramką Federico Chiesi Ale no my potrafimy również atakować Bo mamy kim atakować, mamy zdecydowanie kim atakować Raum, teraz po raz kolejny Dobrze przejmuje piłkę Bellingham Jezus Do Rashforda Ależ się tam pojawiła właśnie przestrzeń dla jego Dla niego w pierwszym tempie miał być to podanie i on asystuje Nuniezowi Kapitalna bramka, kapitalne wycofanie. No i przeciwnik już nie wytrzymał. Przeciwnik się poddał. Kapitalna asysta Mazrał na koniec. Hat-trick Markusa Szworta, ale zdecydowany w mecz. of the match No i nie mogę się dziwić. Dwie bramki, dwie asysty, jeszcze dwie asysty Gabriela, Jezusa. Kapitalnie się tutaj to ułożyło. No i jak widzicie, ta formacja naprawdę daje dużo fanów z gry. Jest dużo e, opcji właśnie. E, jest dużo opcji właśnie, żeby się bawić. Tu naprawdę będzie formacja, jeżeli wejdą mocniejsze karty z większą wytrzymałością, to naprawdę ta formacja będzie jeszcze, jeszcze lepsza. Sezony, no wiem, mam ten sezon przełomowy, co ja w ogóle dostanę? Ma złota paczka piłkarzy, no wiem, 90 zwycięstw, ale to będzie raczej ciężkie. Celuję w 50 winów, zobaczymy, czy mi, się to, czy mi się to uda. Oczywiście w pierwszych tygodniach zawsze się gra Rivals. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału, chociaż czekacie, bo ja teraz nie wiem, czy ja Czasami nie dostanę paczki za 100 tysięcy, bo tak mi się przypomniało, że ja robiłem jakieś te zadania. W ogóle desta niechcący, niechcący robię, więc to też jest dziwne, że dwa zadania mam o niego zrobione. Nie, nie, żebym go chciał jakoś, bo o, Teda Laso sobie dokończyłem, więc mam już cały ten zestaw Teda Laso. Teraz tak muzyce dobra to ja sobie to odbiorę później ale właśnie mamy paczkę rzadkich piłkarzy no i dużą złotą paczkę e, rzadkich piłkarzy więc paczka za 50 tysięcy paczka za 100 tysięcy jeszcze na zakończenie tego odcinka więc odbierzmy sobie jeszcze paczkę za 100 tysięcy no i zobaczmy czy uda się coś je trafić jeszcze za to a jeszcze coś zrobiłem czyli jeszcze jakaś paczuszka może nam nie czeka. E, zobaczmy, rozbudowa stadionu, a nie, dobra, to ja sobie to później odblokuję Więc tak, przejdźmy do tych paczuszek, mamy trzy paczki, oczywiście do e, otworzenia zacznijmy od tej najsłabszej, rzadkiej piłka 75+, e, tutaj raczej fajerwerków się nie spodziewam, tak jest e, To od razu przemijam, więc przejdźmy do krem de la creme dzisiejszego odcinka, czyli właśnie, e, czyli właśnie do do tych dwóch paczek. 83 plus, paczka za 50 tysięcy. Zobaczmy, czy uda się coś trafić. Czy jakaś karta specjalna? No są oczywiście ekrany, ale co to jest? Gulasz i 85, ok, więc overallowo nie wychodzi najgorzej. Ale e, przypominam, że tutaj możemy jeszcze w sumie trafić karty one To watch, bo tutaj może się kryć chociażby Gabriel Jesus. No nie kryje się tutaj Gabriel Jesus, ale jest Stones, jest Soler, który jest. A nie, już nie jest tak warty jak na początku. Jest zwykła wersja Markusa Rashforda, no, ale ja już mam lepszą. W ogóle Luis Felipe jest Włochem, ale ja ja. No bo Brazylijczykiem przypominam. E, więc tak, jest też Talia Fico. No tutaj tych zawodników wyjście sobie na listę transferową, chociaż e, widzę, że niektórych. No i nie będę mógł wysłać, będę musiał squeekselować, ale teraz. Paczka za 100 tysięcy 84 plus. Tutaj miałem 85, więc może jeden overall w górę. 86. Albo jakaś specjalna karta. Zobaczmy, to nie będzie walkout, a jak będzie 84, to się wkurzę To jest Fabinio! To jest wokout 87. Bardzo dobrze, chociaż forma Liverpoolu. No jest jaka jest, nie ma co się uświekiwać tak jednak, Fabinio, fajnie, że zawito do mojej drużyny. No ja i zobaczmy, czy jeszcze coś ciekawego da się trawić Jorginho, Okej! Okay. Okej, okay, spoko, ona na dużo, dużo też kart, dużo też duplikatów, jak widzicie, więc tak. No, niestety, niektóre kart będę musiał się pozbyć, ale Timo Werner, proszę, mam jego, nie, mam jego wymienną wersję. Adama Traore kurde, bo on dalej jest coś warty, nie? Nie mogę go strzelać, będę musiał go squixelować, niestety. Więc tak, tutaj zobaczmy. No już większość tych zawodników, widzicie, na ten moment mam już większość zawodników niewymiennych, więc tak, to, to wysyłam, no, niestety te, no, tymi nic nie zrobię najwyżej przywrócę sobie nich z, z webapa po prostu, najzwyczajniej w świecie. Resztę wysyłam, więc jest walkałcik, jest okej, okay, jest okej, okay, nie narzekam, Fabinie 87 walkałcik wpadł, jestem jak najbardziej zadowolony, no i jestem jak najbardziej zadowolony z tej drużyny, bo naprawdę gra się nią świetnie, więc jeszcze raz dziękuję wam moi drodzy za obejrzenie tego materiału, pamiętajcie łapeczka w górę, subskrypcja i zajrzyjcie we wszystkie linki podane w opisie tego materiału ja się z wami żegnam, na razie do zobaczenia i cześć!